będzie kopertka, będzie znaczek i będzie napisane dla kogo. Z życzeniami od naszej całej grupy. A ta szczególnie ode mnie. Walka z klejem była. Teraz robię dziurki na taką specjalną czerwoną tasiemkę. Mam już koncepcję i myślę, że będzie bardzo dobrze. Chciałam zrobić chłopca, który wysyła list z marzeniami, ale zapomniałam o rączce do góry ogólnie. Mam nadzieję, że wywoła to uśmiech na twarzy tego, kto będzie to oglądał. To jest wydarzenie, które organizujemy co roku dla naszych wolontariuszy. Na tej akcji tworzymy świąteczne kartki dla chorych dzieci, które następnie będziemy pocztą wysyłać do nich. To jest ogólnopolski portal, gdzie rodzice umieszczają profile dzieci chorych i po prostu każdy może zorganizować taką akcję lub indywidualnie w domu zrobić taką kartkę i wysłać. W zabieganiu i w takim braku czasu na cokolwiek w życiu wydaje mi się, że coś takiego jest takim zatrzymaniem się i dostrzeżeniem tego, że ludzie potrzebują innych. Lubimy się śmiać, lubimy dawać ten uśmiech innym dalej, więc chyba o to chodzi, żeby być z innymi i dla innych. I to działa w obie strony. Czuję, że postępuję dobrze, ale to dobro też wraca do mnie i daje mi satysfakcję. Myślę, że po to tutaj przyszliśmy, prawda? Żeby się spotkać i tak, taki dni właśnie przed świętami i dać cząstkę siebie. Także to jest wspaniały pomysł, uważam. Co roku tutaj przychodzimy. Karteczka idzie do Michała, który ma 12 lat. Zajmuje się psami, końmi, lubi śpiewać. No i życzę mu wszystkiego najlepszego. Do Wiktorii, która ma 6 lat. No i generalnie w skrócie od najmłodszych lat przebywa w szpitalach i leczy się na nowotwór, więc myślę, że jak dostanie też od dziewczynki, która jest mniej więcej w jej wieku, taką kartkę, to będzie bardzo szczęśliwa. Kolędy albo właśnie te świąteczne piosenki tworzą taką aurę, która w nas jakby wyzwala pozytywne emocje, które gdzieś tam może przekazujemy w te kartki i te kartki dalej idą do kogoś i ja wierzę, że coś takiego przechodzi dla tych, tak? Że ta energia gdzieś dotrze do tych dzieci. Dobra energia. Reportaż został zrealizowany w ramach partnerstwa dla wolontariatu programu Korpus Solidarności i dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018-2030 Korpus Solidarności.